Druk nr 539, projekt Komisji Zagospodarowania Oczyszczalnego, pan przewodniczący państwu Szulc. Drodzy państwo, jest to opinia zamierzenia inwestycyjnego przy budowlanego w rejonie ulicy Pilotów i Widnej. Komisji, tam jest planowana budowa budynku mieszkalnego na pustych działkach wraz z przebudową pojedynczego budynku, gdzie teraz jest sklep, że leży detektyw. Komisja proponuje pozytywną opinię, ale pod warunkami. Oczywiście zapewni na odpowiedzi radzi miejsc parkingowych, na lokali mieszkalnych i budynkowych. Ograniczenie wysokości zabudowy do wysokości budynku przy ulicy Pilotów 23. Budynek będzie miał z jednej strony niższą część z płaskim zarem tarasem, druga część była planowana wyższa czy koordynacyjna po spółdzielni użytkowej, to by przewyższało następny budynek. Stąd obniżał tę zabudowę, żeby to wydawało sobie stronę do sąsiadów. No i oczywiście bardzo istotny warunek tutaj, aby dostosować ulicę Radzi Borowskiego, czy tą boczną taką przy Pilotów, do obsługi komunikacyjnej poza zadaniem inwestycji. Przepraszam, że tutaj bym też prosił o pomoc, bo mam wrażenie, że ten trzeci nie do końca wydaje swoje brzmienie to, co chcemy. Chodzi nam o to, taką modernizację chcę dać rozkazu, bo na po zbudowaniu tego budynku była w stanie przenieść cały ten ruch komunikacyjny. Może zamiast dostosowanie... Przepraszam, jeszcze do obsługi Raciborskiego. Raciborskiego, przepraszam. Ruchka. Do obsługi, do zwiększonej obsługi komunikacyjnej, czy do obsługi zwiększonych wymagań komunikacyjnych. Pozdrawiam. Do obsługi zwiększonego natężenia ruchu po zrealizowaniu inwestycji. Przepraszam, jeżeli można od razu pracować o siebie, gdzie z szeroką kwestią. Czyli ja w jedno nie rozumiem. Znaczy, co na konkretnie chodzi? Ale to co, ma być poszerzona, bo też chodniki zrobione, będą robione miejsca parkingowe na to. Trzeba ją poszerzyć, bo pan przynajmniej dzisiaj się wydawał, samochód jest bardzo ciężko, przynajmniej jeszcze będzie miał szans. Państwo, drodzy, bardzo bym prosił Państwo radni, prosiłbym Państwo radni w kolejności zabierać głos. Ma Pan na głos. Tak, to tutaj właśnie dyskutujemy na ten temat. Nie wiem, czy to jest taki inwestor, który byłby w stanie przebudować tę ulicę? Jeśli będziemy próbowali, może zacząć z tym umowem, że wydał warunki WZ, dostanie WZ-kę, nie wycyki tylko w działu tej góry, ale przyjmie jednocześnie podpisanie umowy, która go zobowiązuje do partycypowania w kosztach czy do przebudowy ulicy. Takie umowy się podpisują. Tam tylko porozmawiałem tam z jakimiś osobami zainteresowanymi tą działką i oni wyrażali, tak zupełnie na luźno, wyrażali ten właśnie przebudowę tej ulicy. To może tam po prostu wpisać przebudowę ulicy, aby dostosować ją do zwiększonego ruchu. Dostosowano, bo to, że przebudowa może być za mocno. Ale z drugiej strony zawsze można trochę zejść, prawda? Jak przebudowa, no to inwestor powie, sorry, ale trzeba to oddać. Współudział przebudowie. Który współudział przebudowie? No to już lepiej. Partycypowanie. A to jest poszła. No ale dobrze, no ale to znowu zmuszam, żebyśmy nie tak. Będzie finał taki, że on nie wybuduje, a my nie zrobimy drogi. A nie, to jest drogi. Ja myślę, że to jest dobry zapis do stosowania ulicy Raciborskiego do zwiększonego ruchu. No i niech on się martwi, a nie my, żebyśmy się martwili. Ja mam jest to wąska jednokierunkowa droga, tam już następowały nadbudowy,
tych budynków, które tam są, gdzie są prowadzone różne usługi, rozbudowane są te usługi, tam proszę wyobrazić sobie, to tam nie ma możliwości poszerzenia i zmuszenia inwestora do tego, żeby inwestował w drogę, dlatego że tam jest tylko ten pas zielony, który w pewnych momentach jest pochyły. Nie wiem, co by musiał zniwelować ten teren i w tym momencie, kiedy inwestorzy poprzedni, bo na pewno musieli występować o zgodę na nadbudowę, przez tak mi się wydaje, kiedy to rozbudowali, remontowali, to wtedy takich zastrzeżeń byśmy nie mieli. Ta działka jest tam wspólna. Jak mieszkam tam 33 lata, to ta droga nie była robiona od tego czasu. Ale drogę trzeba zrobić, ale nie zmuszać inwestora, który chce tą działkę zaniedbaną zabudować z dostosowaniem do wysokości pozostałych budynków, a my mu każemy nagle całą ulicę Rastrowskiego. Ale buduje 30 mieszkań, on nie buduje dom jednorodzinny, to buduje 30 mieszkań, to jest gigantyczne obciążenie komunikacyjne, nie uważam, że powinien pan stykować. Proszę, tym razie pan tam na dzień dzisiejszy nie zrozumie. Tak, zastrzeżenie, ale nie zmuszać go, że on musi tą drogę całą. Jak możemy? Ja zmuszam. Jak możemy? Nie ma odpowiedniej obsługi komunikacyjnej, a ktoś chce zbudować duży budynek, to nie jest to, co proszę zbudować. Bardzo, pani Agnieszka, pan Maciej Kołoniecki. Tak, myśląc prospołecznie, powinno może i być, ale ja pani powiem przykład z firmy, w której pracuję. Mieliśmy identyczną sytuację, to znaczy tak samo na księgach Piotra Ciborskiego, ślepy. Przy rondzie materskim normalnie chciałbym wystawić taki budynek, znaczy uzyskać warunki zabudowy dla budynku 3 kondygnacyjnego. I z jednej strony mam 3 ciężarzące zabudowy, jeżeli nie potrzebny umowy na remont tej drogi, na remont, nie na przyszerzenie, bo ona się ma tak samo jak na Śląsku, identyczna sytuacja, odcinek 2, odcinek ulicy Pomarka nawet. I musieliśmy tutaj być zaszantażowani, że jak nie weźmiemy na siebie remontu, to po prostu nie dostaniemy wózerki. I musieliśmy umowę podpisać na zasadach i warunkach postawionych przez Wiki, na nie mogliśmy negocjować wysokości kar, bo my mieliśmy tylko zobowiązania. My musieliśmy to, a nic. Żadnych zobowiązań, żadnych kar, mogły wszystko po prostu jedno zrobić. I tak działa miasto. Tak działa miasto. Więc zobaczymy wtedy całości tej ulicy. Nie, pokazali nam kawały ileś tam. Pani Małgosia pyta się o który odcinek drogi remontowany pojazd na ulicy Raciborskiego. A to jest taka, że w przypadku ulicy Raciborskiego jest tylko ulica niepaciągowa i żeby z niej wyjechać, musi się wyremontować przynajmniej do skrzyżowania z ulicą Podmiejską. Nie ma innych opcji. Nie tylko do jego budynku, bo on... Także nikt się z nich nie zastanowi na tym odcinku, ale oni to zrobią, bo na każdym razie... Proszę bardzo, pan Maciej Kalemba. Pan Stanisław. Proszę Państwa, oczywiście możemy wpisać to zastrzeżenie i może i to dobrze. Ja tylko przypominam, że podobne zastrzeżenie pisaliśmy dla inwestorów budujących bloki mieszkalne na ulicy Jura Jancarza, Księdza Jancarza czy Reguta. Nawet jeśli dobrze pamiętam, dwie kadencje wcześniej próbowaliśmy doprowadzić do spotkania z Wydziałem Architektury, żeby zobligować do tego, żeby takie zastrzeżenia i warunki wprowadzili. Nie przypominam sobie, żeby cokolwiek z tego się urodziło, zwłaszcza jeżeli a dzisiaj zrobię to nie jest miasto. Nie, bo miasto zawsze bierze na siebie, miasto zgodnie z tą umową jest wykonawcą, natomiast finansuje taki ważny inwestor. Ale ulicę tak nie finansuje. Inwestorskie finansuje miasto, ale oczywiście to jest mój głos w tym sensie, że ja uważam na przykład, że tam należałoby przeanulować umowę w ten sposób, że ten kawałek oddzielający ulicę Pilotów od tej ulicy, bo tak naprawdę od Pilotów Poczta, to całkiem zniknął. I wtedy tam byłby jeden pas dojazdowy do Krosztawy, już później się to powie, bo nie tam będzie tak na wysokości już wiadu, ale już bardzo pamiętam. Proszę bardzo, pan radny. Drodzy Państwo, generalnie spory, jak pan zgadza z Moskwą, to się stawi tylko ścianą oporową. Wysokości pół metra, która przytrzyma całą nawierzchnię Raciborskiego pozytywnego i zyskamy w tym momencie około niemal metra, jeżeli to się pamięta. Wysokości ulicy. I tutaj, żeby inwestorów nie przerażać, to faktycznie wpiszmy tutaj przebudowę ulicy Raciborskiego na odcinku od Widnej do Wysokości Ulicy.
ograniczy jego panikę, a z drugiej strony zabezpieczy maszynę. A z trzeciej strony dzisiaj unikam dzisiaj. Panie Piotrze, bardzo bym prosił. Proszę Państwa, prezydenta zapomina o to poprawy. Punkt trzeci. Przebudowa odcinka ulicy Raciborskiego na odcinku od ulicy Widnej do ulicy Podmiejskiej, dostosowująca do obsługi zwiększonego natężenia. Pozdrawiam sobie Panią Inwestycję. Nagrało się? To otworzyć. Proszę bardzo, pan Jacek Wojt. Proszę Państwa, mnie się wydaje, że właśnie dobrze, że nie definiujemy ani jak dostosować, ani kto ma dostosować. Bo to wyjdzie dopiero podczas realizacji. Stwierdzamy, że trzeba dostosować. I to jest właściwy zapis, moim zdaniem. Można to napisać po przebudowie, ale znowu nie definiując. Prawdopodobnie będzie to musiało wziąć na siebie miasto. My tylko jako gospodarz rejonu w pewnym sensie, terenu, mówimy, że trzeba dostosować, bo inaczej byśmy się nie zgodzili. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Franciszek Kaszki. Wracając do szanownictwa pana radnego Szczyńskiego, że nigdy nikt nam nie wychodzi, to chcę przypomnieć niepowiankę, którą umawialiśmy się, że zrobią piękny chodnik od Słoneckiego do Alki i zrobili. Że zrobią a zrobili zdjęcie chcieli na wieżę piękne płotek zrobić, tylko myśmy nie chcieli, bo półmetrowym płoteczkiem wokół Kieleńca by się odgrodzili. Ale po drugiej stronie się nie udało. Jesteś tam radny. Jeszcze jeden taki pozytywny przykład. Z poprzedniej kadencji wydawaliśmy pozytywne warunki zabudowy dla inwestycji przy ulicy Marchołka. Precyzyjnie tam pisaliśmy, że ma być zrobiony chodnik po stronie, po jakiej stronie, od jakiej do miejsca do jakiego. I faktycznie ten chodnik został przez inwestora zrobiony. Da się. Tak teraz taka myśl, bo moim zdaniem to jest wymuszenie. Jeżeli miasto za dużo po prostu żona inwestora, to może się odwołać do SKO i wygra taką sprawę. Może tak samo w tym przypadku też my możemy wiele rzeczy żądać do inwestora, ale taką sprawę ja mówię, to jest na podstawie prawnej. Nie ma zmiany wszelkich przepisów, który by... Panie Przewodniczący, to coś do tego tylko jakieś pytania? Nie, taka to jest. Pana Panie Przewodniczący. Odpowiadam, ja czy polecam odwołania do SKO, albo wiem, że wszystkie negocjacje, przyjąć propozycję na ten przedmiot złożoną przez miasto i przyjąć na siebie pewne zobowiązania, albo nie, wtedy jest po temacie, nie ma budżetu, nie ma inwestora. Budżetka jest dokumentem, pewną negocjacją. No a jeżeli jest plan zagospodarowania przestrzennego? Nie ma. Ja mam plan. Dobrze. Dobrze. Czyli więcej głosów w dyskusji nie ma. Tutaj mamy jeszcze z tą autopoprawką. Tak, to proszę Pani Małgosiu. Czyli trzeci punkt. Przebudowa ulicy Raciborskiego na odcinku od ulicy Widmech do ulicy Podmiejskiej do obsługi zwiększonego natężenia ruchu po zrealizowanej inwestycji. Przebudowa dostosowująca do obsługi. Ducha znany do ulicy. Zaraz to podkreślę. Przebudowa ulicy Raciborskiego od linii Grodzińskiej dostosowująca do obsługi zwiększonego natężenia ruchu. Proszę bardzo, przystąpmy do procedowania. To jest nad oparciem druku 539 wraz z autopoprawką Komisji. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Państwo radni nie głosowali za. Uchwała została podjęta.